Ty, a co ty masz w tej torbie tutaj? No zobaczysz. Okej. Okay. Dzień dobry. Najdroższego burgera. Najdroższego burgera? Tak. Największy, najdroższy. Dla mnie robisz najdroższy. Tak. To tak, to będzie cebula, bo będzie największy, najdroższy. No dobrze. Pokaż, no co ty tam masz? Jezu, Boro, nie, proszę cię, nie, schowaj to. Ja zapłacę kartą. Nie, Boro, proszę cię, schowaj te jedno groszy. Nazbierałem, ale... ja stawię. Boro, ale to nie jest, to jest porządny lokal, schowaj. Pan policzy. Nie. Ja jakby jestem od gotowania, a nie odliczenia, także do kolegi zapłacę. Tak, tak, ja idę do kolegi, ja kartę zapłacę, dobrze? Dobra. Dobrze, czyli będzie cebularz na tak, wynos, tak? Na wynos. Nie, dzięki. To się później rozliczymy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ty, ale 55 zł to nie jest jakaś cena zabójcza. Dla ciebie. A dla... Dobra, okej. Okay. Dobra. Zobaczcie tego fosfora. Dwa kotlety. No i co, smakuje ci? No jak mam nie smakować, jak sobie sam musiałem nagrodę kupić. No to rozliczmy się. Nie, Boro, proszę cię. No nie, naprawdę, musiałeś naprawdę wyciągnąć wszystkie za skórniaki. Na ile tu będzie? Z trzy dychy tu będzie. Cześć, tu Fiatek, Strzelnica TV, czyli najbardziej kulinarny kanał o broni w Polsce. Brzuszki już są pełne, więc zaczynamy. Dzisiaj pokażę Wam karabin AR-15 dla odmiany firmy Grand Power. Z tym, że ja już Wam pokazywałem niedawno całkiem Grand Powery, bo to jest nowość na polskim rynku. Grand Powery, które miały system gazowy z bezpośrednim tłoczeniem gazów do komory zamkowej na suwadło wraz z zamkiem. Natomiast to jest jego odpowiednik w wersji tłokowej i nazywa się... R15M. Zapraszam Państwa do oglądania i życzę smacznego. Zaczniemy od tego, co jest w pudełku. Gąbka. No tak, jest ładna gąbka, jest karabin i jeden 10-nabojowy magazynek firmy Hera Arms. I to wszystko. Karabin kosztuje 9900, więc umówmy się, jest to taka już półka premium cenowa. No ale mogliby dodać tu chociaż jakąś instrukcję, nie wiem, jakiś wyciorek. Ale są metalowe zawiasy. No są metalowe zawiasy, no tak, no i nie mamy pudełka, tylko fajną walizkę plastikową. No dobra, po prostu się czepię. Zacznijmy od kolby, która jak widzicie jest szczątkowa, nie ma tutaj takiej podpórki, tak, takiego zamknięcia tej kolby. I te kolby mają, tak jakby to nazwać, mają pewien mankament, pewną przypadłość. Otóż jest coś takiego jak likwidowanie awarii, na przykład jakiegoś double fita, że łapiemy w tym miejscu za rączkę i tłuczemy kolbą o powierzchnię. Boro, ty miałeś kiedyś taką przypadłość, tak. I w twoim paku ta kolba po prostu pękła. Natomiast tutaj ona jest, można powiedzieć, troszkę bardziej wzmocniona. Natomiast trzeba uważać przy tego rodzaju kolbach, żeby nie tuć tutaj na tą powierzchnię, tylko żeby przytuć po prostu bezpośrednio w tym miejscu. No i wtedy oczywiście nic Wam się nie stanie. Zwracam na to uwagę, bo mówię, bo robi się złamało, tu może się nie złamać, tak? No chyba, że macie po prostu dużo pary w łapach. Kolba wyposażona jest w bardzo taką wydatną stopkę, w dwa gniazda wciśnij kropka po lewej i prawej stronie. No i oczywiście możemy ją tam sobie blokować chyba w 5 czy tam 6 położeniach. Bardzo ok, fajnie się trzyma. Troszkę delikatnie lata tutaj, ale pamiętajcie, że w karabinach AR-15 delikatne latanie kolby czy delikatny luz między komorami może występować i tak naprawdę nie wpływa to na celność broni czy na jej działanie. Można oczywiście to niwelować jakimiś tam gumeczkami, natomiast no, ja nigdy nie niwelowałem i jakoś to wszystko strzela i działa. A co to jest? No, no ale co? No tu zobacz, tu lata jednak. I ty nosisz takie gumki przy sobie? Ja noszę, tak. Teraz to mnie uszczęśliwi. Dobrze, zamontujemy. Proszę bardzo, już. Wiesz, tylko z tymi gumkami to jest tak, że to nie wiadomo, czy my zamkniemy. Gdzie to się tu wtyka, panie? Czekaj, to się wtyka. A, tam. Czekaj. Oż, kuźwa, teraz musisz napierać, tak? Aha. No tak, ale nie będzie lat. Wiesz co, daj spokój, naprawdę. I tak...
Boro, naprawdę ruszające się... Nie, do dupy się... jest ten karabin, bo już tak głucha. Słuchaj, ruszające się komory zamkowe i te... Nie ma to znaczenia. No to zobaczysz, pójdziemy na 100 metrów, ale będzie no dobrze. Zobacz, ty. No błagam cię, to w moim Zajonie, szkoda, że nie widziałeś. No i takie... Ile za to zapłaciłeś? Nie wiem. 80 zł. Za 80 zł, no. Za 8 dych, słuchajcie, o, taki pitok i nie można zamknąć karabinu. Komora spustowa wraz z gniazdem magazynka, jak i też komora zamkowa, to są odkuwki. Jak to się robi? To jest kawałek aluminium, po prostu się odkuwa, następnie wkłada się do maszyny CNC, która już tutaj wycina wszystkie te, wiecie, szynki, wszystkie te zakamarki. To jest bardzo dobry sposób, bo mamy po prostu trwały kawałek aluminium. Dobrze, okej, nie jest to odlew. Manipulatory broni. Tu mamy zatrzask zamka w tylnym położeniu, czyli tak zwany boltkacz bądź ping-pong. On jest tak jak w ERach 15, natomiast nie został zdublowany. I powiem szczerze, troszeczkę mam tutaj smuteczek, no bo w tej cenie można było coś wykombinować. W tym miejscu oczywiście bezpiecznik skrzydełkowy, działający pod kątem 90 stopni, zdublowany, to fajne. No i jeszcze to, na co warto zwrócić uwagę tu w tej komorze, to jest, pozwólcie, że ja właśnie uniosę w ten sposób broń. To jest zdublowana rączka przeładowania. Patrzymy, że jest naprawdę porządnie wykonana. Mamy tutaj, jest porządny metal, ok. Natomiast też myśleliśmy, czy może na przykład to jest gdzieś, nie wiem, kupione na przykład, nie, na AliExpressie. Natomiast Jarosław Kuracina jest człowiekiem, który przykłada się do produkcji broni i rzeczywiście oni wszystko robią na miejscu na Słowacji, łącznie z lufami. I to jest fabryka. Rzeczywiście mają maszyny, rzeczywiście mają cały taki proces, park maszynowy i cały też proces technologiczny, więc wszystko jest robione u nich na miejscu. Pozostaje temu wierzyć. Ja się dowiedziałem o tym z Incorsy, która jest głównym dystrybutorem Grand Powera, która tam jeździ do tej fabryki. No i rzeczywiście, to nie jest składakownia, tak, AR-ów z chińskich części, tylko po prostu wszystko robią na miejscu. Nie, no panie, to nie jest chińszczyzna. Nie, na pewno nie jest chińszczyzna. No ładnie. By się nie chciało tych śrubek tutaj przykręcić. No tutaj by było, wiesz... No zanitowane, tak, tak. No masz rację. To są takie drobne szczegóły. Tu jest, tak. Nasz, no... Aluminium jest drogie, tego aluminium jest tutaj dużo. No tak, to fakt. Tak. No okej, okay, dobra, no masz rację, dobra. No i jeszcze ubranko, w które jest ta komora spustowa ubrana, czyli chwyt. To jest, myślę, autorski projekt Grand Powera. Nie spotkałem się z takimi chwytami. Jest oczywiście fajny, wygodny, troszeczkę bardziej pionowo ustawiony względem osi lufy, co jest, znaczy, dla mnie jest ok. Wiem, że Boro, na przykład, ty tam nie lubisz takich bardziej pionowych chwytów. Nie, pionowy chwyt i to jest a, ty to lubisz jednak to, takie. Że tu jest. Aha, widzisz. Ja mam, no tak. Nie wysoko łapę, tak, tylko niżej. A, widzisz, no dobra, okej. Okay. No tak, no na pewno zwrócicie uwagę, że korzystając z tego chwytu będzie wam łatwiej operować właśnie bronią, powiedzmy, w jakichś tam ciasnych pomieszczeniach. To jeszcze, na co warto zwrócić uwagę, to są takie lupy pod zawieszenia jednopunktowe, spoko, po lewej i prawej stronie broni. No a tutaj mamy tak zwany forward assist, czyli dopychacz zamka w razie, gdyby nam się on tam jakoś nie domknął, tak? Natomiast mówię, ja z tych forwardów nie korzystam. Prawdopodobnie jak Boro, przyglądacie się temu, tej dźwigni tutaj, tak? Po co jest? Otóż ona służy do szybkiego zdjęcia tego całego łoża, które też, patrzymy tutaj, że jest naprawdę świetnie wykonane. Zobaczcie na spasowanie tego łoża tutaj z komorą zamkową. Zobaczcie, nie ma żadnej szczelinki, pięknie, nie ma żadnych schodków. Naprawdę jest to świetnie wykonane, a słuchajcie, a trzyma się to łoże na takiej szybkozłączce, którą za chwilkę wam pokażę. Gdzie? Ząbeczek, widzisz? Taki pozycjonujący zamek. Tak, tak, no właśnie, no, chodzi o to, żeby ono się nie obkręcało. Natomiast mówię, bardzo ładnie jest to spasowane. I to łoże też ma taką charakterystyczną cechę, że ma szyny Picatinny na górze i na dole. I powiem wam, że do tej pory ja się spotkałem właśnie, jeśli już mamy M-Loki, to na całym prawie obwodzie, poza tutaj górą. I nawet chciałem tutaj przypiąć dwójnóg. Mówię, kurna, zgubiłem gdzieś szynkę Picatynkę, Boro, weź ze sobą. A Boro mówi, przecież masz tutaj Picatynę. I powiem wam, że to jest fajne rozwiązanie, ponieważ no, ja akurat mam więcej akcesoriów właśnie na szynę. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o jakieś tam dwójnogi i tutaj u góry też montuję sobie kolimator. Natomiast po bokach jak najbardziej ok, że są M-Loki, ponieważ mam tam latarkę w M-Loku i inne tego typu akcesoria. Żeby dostać się do tego mechanizmu, tego bloku gazowego, trzeba teraz, uwaga, wcisnąć tutaj taki niewielki guziczek, a następnie o tą rączkę, ona dość opornie chodzi, to oczywiście bardzo dobrze, o, przełożyć w to położenie. I teraz zdejmiemy sobie łoże, zsuniemy je właściwie. Pozwólcie, że ja zrobię to, co wiem, że zaraz tutaj niektóre osoby się będą żachały, że tłukę bronią o
o pulpit, tak? Oczywiście zabezpieczony miękką powierzchnią. Ale zobaczcie, dosłownie w sekundę to złoże można zdjąć. Zwróćcie uwagę, jak ono jest tutaj osadzone na karabinie. Zobaczcie tą grubą tuleję, która oczywiście jest przykręcona i przytrzymuje lufę. A jednocześnie tu ma takie właśnie wyżłobienie, w które wchodzi tam pewnie taka płoś, która się po prostu obraca. No to myślę, że to zobaczycie, może ja nawet ruszę nią. Widać tam coś? Poczekaj. Widać. No to poczekaj, opatrz, widzisz? O, no i mamy już teraz tą oś. Ta oś tam wejdzie sobie w to półkole. Naprawdę to łoże świetnie się trzyma. Nie obkręca się, jest naprawdę jak przyspawane, a jest to naprawdę prosty patent, tak? Więc możemy bardzo szybko dostać się do bloku gazowego. Spójrzmy jeszcze na lufę, która oczywiście tutaj w tym miejscu mamy komorę nabojową. Zobaczcie, ona dalej przychodzi, jest cały czas taka, nazwijmy, grubościenna. Super, naprawdę. Te lufy, muszę przyznać, że w Grand Powerach bardzo im się udały. Oczywiście tu mamy taką brodę, taką oporę, żeby zamontować blok gazowy z tutaj kurkiem, a właściwie jak to się nazywa? Z dzióbkiem. Z węzłem gazowym, który można regulować. Nie, no to nie jest węzeł gazowy. Nazwy, dobrze, węzeł gazowy. Węzeł gazowy, mamy. No i słuchajcie, i teraz uwaga, ja wyjmę w ogóle ten węzeł gazowy. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj dziurki i one są różnej średnicy, tak? Mamy dużą dziurkę, troszkę mniejszą i malutką dziurkę. I teraz możemy sobie włożyć ten blok gazowy, właśnie węzeł gazowy, o tak, tylko pamiętajcie, że wkładamy go w takim tutaj wycięciem, żebyśmy mogli, o właśnie, włożyć, a następnie ustawiamy sobie, powiedzmy, tam jedną z trzech dziurek. Zobaczę, ustawimy na najmniejszą, czyli przekręcimy go, o tak, nie? Bo tutaj jeszcze ma takie... Tak, ma tam takie ząbeczki. Zwróćcie uwagę, są, ja może wyjmę i pokażę bliżej, dobra, poczekajcie. Mamy też właśnie jeden ząbeczek, dwa i trzy, o. Widzicie te nacięcia, naciątka? Tak. Tak, tu mamy jeden, tu dwa, a tu trzy. I teraz musimy tylko rozkminić, bo patrzę, że teraz wkładam, tak, na najmniejszą dziurkę, tak wkładamy. I teraz jeżeli zrobimy tak, to będzie tu u góry jedna dziurka. I wtedy to jest na jedną dziurkę ustawione. Jak zrobimy dalej, to mamy dwie dziurki. Tu, tutaj, tak? Dwie. Tak. Znaczy, no nie dwie dziurki, no większą. Ja, większą dziurkę. I mamy trzy. No. I dystrybucja gazów jest większa. Większa. No tak, no możemy sobie to dopasować, czy do tłumika, czy do jakichś tam warunków atmosferycznych. Natomiast pewnie wiele osób spyta, ty, no panie, ale to się tak, co, kręci się tak i to panie możesz to tak wyjąć? Nie, właśnie to jest najlepsze, że nie trzeba trytytki. Zobaczcie, ustawimy sobie jedną dziurkę, tak, dobra, jest ustawiona. Następnie bierzemy to łoże, które bardzo szybko można zdjąć jednym ruchem. I zobaczcie, kiedy ja je teraz tutaj będę nakładał, to zobaczcie, że ten blok gazowy wejdzie nam tutaj w to takie kwadratowe wycięcie, nie? I się zablokuje po prostu zwyczajnie. I będzie się trzymało, nie będzie się obkręcało. Czyli ustawiamy sobie, zakładamy łoże. O, proszę bardzo. O, ciach. Robimy, panie, ciach. O, zakleszczyło się i mamy ustawione. Poczekaj sobie. No zobacz sobie tam od przodu. No zobacz, ja cię tutaj przytrzymam, patrz. No akurat... Widać coś? No. O, czekaj, bo zgubiło ostrość. No tak. No, jest. I panie... Proste, a działa. No, to jest genialne w swojej prostocie. Nie trzeba nabojem kręcić, tak? Nie trzeba gdzieś tu, tyrtytką. To dlatego potem... jest ten... No tak, feature, tak, dlatego jest ten feature tutaj. Łatwiej. Tak, dokładnie, panie. Potem bierzesz, zdejmujesz, ustawiasz sobie, proszę ciebie, na o, dwie dziurki, tak? Tylko pamiętajcie, że trzeba od góry patrzeć, tak? Czyli tutaj, o, tu mamy teraz dwie dziurki i to jest ta dziurka pośrednia. Znów nakładamy delikatnie łoże, żeby weszło nam tutaj to jedno w drugie. Zakładamy, panie. Czekaj, to w tych rękawiczkach, bo mi tu przycina tą rękawiczkę. Ciach i idziemy strzelać dalej. Ile mi to zajęło? Pół minuty? Nie no, co ty gadasz? No pół minuty, gdzie? No, to jest 10 sekund, nawet nie, jeszcze przy twoich niezgrabnych rękach. Nie no, jest genialne. No, pum. Taka drobna rzecz. Drobna, naprawdę. No a mówiłem, że Jarosław Kuracin to jest gość, kurna, perfekcjonista. Od dziecka facet, kurna, kombinuje, jak robić broń. Dzisiaj sobie oczywiście postrzelamy z różnych ustawień tego bloku gazowego. Sprawdzimy sobie, nie? Jak działa na największej dziurce, jak na najmniejszej. Natomiast warto jeszcze wspomnieć, że lufa ma 14,5 cala i uwaga, gwint 1 na 8.
czyli możemy strzelać z lżejszej amunicji. Z 55. Dla ludzi. Dla ludziów. 55 grainów, panie. I taką też dzisiaj przywiozłem. Mamy 55 grainów, nawet chyba dwa rodzaje. Mamy chyba skorpiona jeszcze jakąś. No ale też strzelimy sobie z 69 i 77. Po prostu zobaczymy. Na 100 metrach sobie sprawdzimy, jak to lata. I też będziemy sobie tym blokiem kręcić gazowym. To jest, raz będzie słabiej kopać, raz mniej. To tak, no tak, to będzie. Szkoda, że nie masz tłumika. Zwróćcie uwagę, że mamy napisane 223 Remington, tak? I to jest, powiedzmy tam, i tutaj też jest 223 Remington. I na lufie tu wyżej, pokaż, bo zobacz, tam mam nadzieję, że widać. Jest? No, widać. Widać, 223 Remington. I to jest tak naprawdę, powiedzmy, no jedyna tam informacja, troszkę smutniejsza, ale bez przesady, tak? Że strzela ta broń tylko i wyłącznie amunicją cywilną, 223 Remington. Więc tutaj nie upakujecie 5-5-6 na to. Powtarzam raz jeszcze, fajnie jak można z obydwu, nie? Ale z drugiej strony, no... No gdzie kupisz tam? No dokładnie. No gdzie kupisz? No, to, no, chyba, no... Że, chyba, że mówię, wybucha wojna i nie wiem, dostaniesz jakieś wojskowe przydziały amunicji, kto, to nie wiem, no, czy ktoś będzie rozdawał amunicję. Nie wiem, no generalnie, ja mówię, to jest jakiś taki, wiem, że dąs w środowisku, że o, fajnie jakby była tak zwana komora wild, czyli przyjmująca jeden i drugi rodzaj amunicji. Natomiast w przypadku nas, cywilów, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. No i też fajna rzecz we wszystkich Grand Powerach, AR-ach 15, to jest urządzenie wylotowe, które też zostało zaprojektowane przez pana Kuracinę i inżynierów z Grand Powera. Widać? Widać, no tutaj jest napis ładny, zobacz. No jest Grand Power i to jest, słuchajcie, to nie jest tam gwizdek, tam tłumik płomienia. To jest normalnie 28. kompensator, czyli mamy, słuchajcie, te wycięcia, zobaczcie, one są tu węższe, tu szersze, te gazy będą tutaj szły do góry. Jest po prostu sztos. A jednocześnie zobaczcie, że nie powiększa w ogóle gabarytów tej broń. To nie jest, wiecie, końcówka lufy czołgu, nie? Także powiem ci, że jest naprawdę bardzo fajnie. Mamy już przygotowane cele. Tu strzelimy z 55 grainów, czyli staniochy do lufy 1x8, super. Strzelimy sobie, sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. No i mamy 69 grainów. Jeszcze ok na 1,8 gwint, natomiast 77 grainów, no myślę, że już za ciężki będzie pocisk. Ale wiecie, kto wie, co nam tutaj tarcze pokażą. Lecimy na setkę. Fajniutki? I łuski wylatywały, a większość tutaj poupadała. Bardzo te łuski wylatują, jak to się mówi, no powtarzalnie. Nie, nie wrzucę. A, no. Ja nie chciałem go zobaczyć, czyściutki. No czyściutki, no zaraz go sprawdzimy jeszcze. Strzelimy teraz tutaj i pójdziemy go rozebrać. No ja ją też rozgrzałem. Tak, tak. No jest taka, jest akurat. Jest gorąca lufa. Dobra. Czyli jak to żeś mówił, zimny strzał. No tak, jakbyśmy mieli zimną lufę, zimny wszystko strzał. Zimne, to jest zimny strzał. I to wiem, że tam strzelający na dalszy dystans biorą pod uwagę, a my sobie strzelimy już na takiej lufie, którą rozgrzał wcześniej Boro. No to lecimy. Broń praktycznie nie schodzi z celu. Jak macie tą kropkę tam, gdzie wycelowaliście, to kolejne strzały oddajecie raz za razem. Umówmy się, strzelam dość szybko, nie? Także spieszymy się, żeby nas noc tu nie zastała. 69 grainów. Czas na okulary, ale nie ochronne, tylko takie korekcyjne. Szczerze ci powiem, że ja tam cel to tak widzę, wiesz, ledwo, strzelasz ledwo. Strzelasz intuicyjnie, no. Tak, strzelam intuicyjnie, dokładnie. Nie wiem, czy będzie widać, ale fajnie tłumik płomienia. Thank you.
dobra. Zobaczymy, co nam tam doniosło. Zmierzymy sobie oczywiście i sprawdzimy, czy tam jakieś MOA uzyskamy. Pamiętajcie, 14,5 cala, dość lekka broń, tak? Ale na tłoku, z bardzo fajnym kompensatorem, bądźmy dobrej myśli. Pamiętajcie, że MOA na 100 metrach, czy tam 100 yardach, to jest niecałe 3 cm. No nie, tutaj mamy pocisk, to jest ile? 45, no to... Nie, 45 to łuska plus pocisk, no nie. Nie, ja, czy nie, ja mówię o długości łuski, no bo wiemy. No tak, no jest 40, nie, panie, nie ukręcisz tu MOA. Zresztą, nie, no zobacz tutaj ten odskok, nie? Zobacz, no panie, tu masz... Przecież szarpał jakoś. No może, no powiem ci szczerze, jestem najbardziej jestem zaskoczony z 77 grainów w ogóle. Kurna, która, no oczywiście, że też nie, panie, ale jak tak to mówił kiedyś mi, kto to, Rafał z Błosek. Wybierz 3 z 5, to byśmy tutaj MOA ukręcili, nie? Tu, tak. Ale powiem ci, że jestem troszkę w szoku, że na tych 55 grainach jest, no jest spory odskok. Spory rozrzut. No jest, no tak, no zobacz, no tu mówię, tu byśmy z tych trzech, tak, jest okej, natomiast jak zwykle u mnie są dwa odskoki ku nas, tupy. No i tak to wygląda. Co myślę, że kurna, no... Ale dobra, wszystko mamy w dyszce, znaczy większość, także jest okej. Okay. Ale mówię, zaskoczony jestem na tej najcięższej amunicji, właśnie 77 grainów. I tak naprawdę tam uzyskaliśmy takie najbardziej, no nawet taką ciasną dziurkę w dziurkę, nie? Szukaj pozytywów. Nie no, czy nie, karabin jest przepetarda, tak? Wymienne, wiesz, ten regulowany blok jest super. Oczywiście będzie jeszcze podsumowanie. Natomiast na tarczy na 100 metrach mamy co mamy, tak? Pewnie, jak ja to zawsze powtarzam, kto bardziej umiejętny i sprawny, ten wykręciłby więcej. Sprawdźmy sobie spust. Jest jednooporowy. O, najpierw odbezpiecz broń. Dobra. On się, zanim się przełamie, trochę się ciągnie, nie? Jest, szczerze powiem, do pana Jarosława tutaj, ja bym trochę popracował nad tym spustem, albo po zakupie tej broni kupiłbym, nie wiem, za tam 50 czy 70 zł jakieś sprężynki i włożył i to pewnie by poprawiło kulturę, no. Natomiast bardzo fajny ma reset, to jest, słuchajcie, powrót, bez odbijania palca, powrót do pierwotnego takiego położenia, bardzo wyczuwalny, bardzo taki słyszalny, także spust myślę, że taki bardziej milspecowy. Natomiast mówię, no zważymy go jeszcze oczywiście, tak? Mógłby być odrobinkę lepszy, ale to myślę, że załatwiłyby tutaj naprawdę najprostsze sprężynki i macie wtedy tak. Dobra, broń jest przeładowana, włączymy. Tu bym się nie spodziewał jakiejś, wiecie, rewelacji, tak? Że będzie... No jest 3,440, no także mamy milspeca. Też należałoby zadać pytanie, ile Grand Power teraz tych karabinów? 3,220, czyli jest troszkę, no umówmy się, jakoś tam, no czujemy to pod palcem. Należałoby spytać 320, czyli przyjmiemy 3 kg z hakiem. Powyżej 3. Natomiast należałoby spytać też na jaki rynek Jarosław Kuracina i Grand Power robią te karabiny, tak? Czy rzeczywiście z myślą tylko o rynku cywilnym, bo to jest naprawdę typowo milspecowy spust i podejrzewam, że oni gdzieś to pchają też, powiedzmy, na, jak to się mówi, teatry wojen, których, no, sobie tutaj nie gadać, ale jest ostatnio trochę, nie? Także pamiętajcie, że my cywile, dla nawet takiej fabryki jak Grand Power, no, jesteśmy takim odbiorcą, no, fajnie, że jesteśmy. Natomiast oczywiście kontrakty wojskowe tak naprawdę załatwiają przyszłość firmie, załatwiają kolejne inwestycje. Zapraszam na Strzelnica News. Karabin, który wam teraz pokazuję, czyli ten Grand Power, dostępny jest oczywiście w stałej ofercie sklepu Incorsa z Warszawy, a także sklepów w całej Polsce, jak na przykład tutaj koło mnie Łodzi Procej Pestki czy RP Arms w Aleksandrowie Łódzkim. Gdyby ktoś chciał na przykład tego Grand Powera z poprawionym spustem, takim sportowym, to macie do wyboru właśnie wersję Freya z tak zwanym wersji Skeleton. Przy czym pamiętajcie, że te Skeletony Freya oczywiście mają lepszy spust, ale to już są AR na tak zwanej rurce gazowej, a nie na tłoku. A kosztują też 9900 zł, więc pamiętajcie, że jest po prostu coś za coś.
Do wspomnianego sklepu RP Arms przyszła duża dostawa amunicji i broni, wśród nich takie rarytasy jak pistolety Cabot Guns. Oczywiście umówmy się, nie będzie tanio, a wręcz bardzo drogo, bo to są takie wersje naprawdę mocno customowe, zresztą to co widzicie na zdjęciu. Ale warto też wspomnieć o tym, że nie tylko z Aleksandrowa Łódzkiego i okolic tutaj województwa łódzkiego będziecie mogli kupować taką broń, ponieważ otwiera się już na początku grudnia filia RP Arms, czyli w taki pełnowymiarowy salon z bronią w Poznaniu. Także bądźcie czujni i uważni, bo będę was o tym informował. Dodam tylko, że już chłopaki szykują naprawdę na Poznań mocne rabaty na broń i amunicję. Salon broni na Bemowie powiększył swoją ofertę o manufakturę plastiku. To jest producent takich magnetycznych chwytaków na broń, magazynki, amunicję, słuchawki i wszystko to, co używamy, żeby wykorzystać po prostu lepiej miejsce w szafie pancernej, stalowej. Teraz macie już tam pełną ekspozycję manufaktury plastiku, więc możecie sobie wszystko dokładnie zobaczyć, obejrzeć, no i na przykład zrobić zakupy. A Ery 15, a właściwie największy ich wybór na pewno znajdziecie w sklepie strzelecko-myśliwskim Puchacz w Piotrkowie Trybunalskim, bo to jest największy sklep w centralnej Polsce, a może i w całej Polsce. Macie do wyboru oczywiście Ery 15 z tak zwanej półki budżetowej po półkę Mega Premium. Za karabin zapłacicie tam pewnie nawet kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście wszystko wam na miejscu pokażą, każdy model wam dokładnie opiszą, żebyście mogli dokonać odpowiedniego wyboru. A do sklepu Kaliber na Ursynowie i w Dawidach Bankowych przyszła dostawa amunicji MagTech serii Clean Range. To jest amunicja, która ma 9 mm parabellum, która ma wagi pocisków 7,5 g i 8 g do wyboru. I co najważniejsze, to jest amunicja taka niebrudząca, niedymiąca i co najważniejsze, przyjazna dla środowiska naturalnego. Czyli nie używa się do jej produkcji ołowiu. Udanych zakupów życzę. 2 grudnia szykuje się naprawdę gruba impreza. To urodziny sklepu Militaria Tylice, do którego często zaglądam, a który jest sponsorem Strzelnicy TV. W czasie tych urodzin będę obecny ja oraz Motyl, także zapraszamy was bardzo gorąco. Na miejscu będzie oczywiście grill, będą atrakcje w postaci strzelnicy laserowej z nagrodami. Będą oczywiście mega super ceny na broni i amunicję jak zwykle. No i też oczywiście będzie dobra muzyka, słodki deser. No zresztą o szczegółach będę was na bieżąco informował. Również przewidziany jest pokaz najnowszych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Przypomnę, 2 grudnia Militaria Tylice to sklep między Toruniem a Olsztynem. Zapraszam was już teraz bardzo gorąco i mówię do zobaczenia. A w sklepie Best Hunters dostawy bardzo fajnych spustów Apex do Smith & Wessonów, Glocków i chyba Zigzauerów. Także gdybyście chcieli poprawić pracę waszych pistoletów, właśnie Smith & Wesson czy Glock, no to już macie tutaj pełen wybór tych akcesoriów. No to są spusty o takim dość charakterystycznym, bardzo ciekawym kształcie, natomiast ponoć robią robotę. Może uda mi się pożyczyć broń z takim spustem, to wam bliżej o niej opowiem. No i też przyszła dostawa, słuchajcie, przerywaczy Ghosta, które są bardzo popularne w Glockach, także już macie pełen ich wybór w Best Hunters. Zapraszam na zakupy. Do sklepu Strefa Celu na Alei Waszyngtona w Warszawie przyszła gruba dostawa ochrony oczu Wiley X, przy czym nie tylko przyszły okulary strzeleckie w różnych kolorach, rozmiarach, o różnych parametrach, ale przyszły także gogle i bardzo fajne takie zestawy całe dla strzelców sportowych, które już wam nieraz pokazywałem w swoich odcinkach. A także doszła dostawa długo wyczekiwanych magazynków 15-nabojowych w filmie Shield Arms do Glocków 43X i 48. Przy czym pamiętajcie, że takie magazynki potrzebują specjalnego zatrzasku magazynka i też oczywiście on jest od razu w komplecie z tym magazynkiem. Jak widzicie na foto, jest to duża dostawa, więc myślę, że starczy dla każdego. To były Strzelnica News. Dobra, czas na otwarcie karabinka. Spójrzmy tutaj. No wiecie, no mechanizm spustowy jak w Aerze 15, tak? Ok. Nie ma tutaj w tym miejscu, zaraz wam pokażę, o tutaj nie ma takiego tam dzióbka białego albo zielonego, który by po prostu był takim niwelatorem luzu między komorami. Ja oczywiście mówię, likwidowanie dla mnie tego luzu nie ma sensu większego. Boro teraz. Szkoda, że nie widzicie miny Bora. Jak to? Dobra. Za tyle pieniędzy? No dobra, ale naprawdę ten luz między komorą spustową a zamkową nie ma tak naprawdę większego znaczenia. No i tutaj zobaczcie, od razu nam zaczyna wystawać kawałek suwadła. To przez to, że tak naprawdę tutaj, zaraz wam pokażę wewnątrz. We własną sprężynę został wyposażony zamek, który jest tam w środku, tak? W broni tej tłokowej ze skokiem krótkim tłoka bardzo często to występuje.
Natomiast oczywiście tutaj jest zamek, jest pokryty tymi powłokami tak zwanymi DLC, czyli takie odporne na, wiecie, na ścieranie. Też te powłoki powodują, że lepiej metal o metal trze, tak? Także bez jakiegoś tam większego smarowania. I ja widzę, że tutaj ktoś jednak postanowił troszkę ten zameczek posmarować, co się też upaprałem. Ja go trochę przetrę, tak? Naprawdę nie trzeba w broni tłokowej mieć tak wysmarowanego zamka. To wszystko będzie pięknie pracowało i co najważniejsze, po strzelaniu też otworzymy jeszcze raz broń i ja wam pokażę w środku, że tu nie będzie żadnych brudów, tak? Lekki nagarek jakiś tam taki, głównie tu, w tym miejscu, tak? No bo tu wiadomo, no łuska wypadająca wdmuchnie nam troszeczkę tych, tych gazów. Natomiast to nie będzie taki syf jak w broni z bezpośrednim tłoczeniem gazów tu do środka tego, tego suwadła. Ojej. Nie no, wyjąłem jeszcze sprężynę powrotną. Zwróćcie uwagę, tu są, to jest tak zwana teoria kręgów w zbożu. Panie sklepikarzu, postrzelałem 10 razy i mi się tutaj takie kręgi porobiły. Tak, mogły się oczywiście porobić, ponieważ ten element, czyli suwadło, oparte jest tutaj i kiedy to się wycofuje wszystko w tą rurkę, czyli w ten tutaj prowadnicę kolby, no to to może się tu obracać, tak. Mogą się jakieś kręgi porobić, może się farba wytrzeć. Natomiast na litość już nie piszcie o tych kręgach, że panie, popsuł mi się karabin. Ale tutaj są, nie, tutaj nie ma kręgów, tutaj są takie... No są, zobacz, jakieś... No dobra, no ale powiedz mi, w czym ci to kuźwa przeszkadza? Powiedz mi, Boro. Ja to widzę. No to kurna, a jakby też było pomalowane... Nie, zobacz, że widzę. O. No jest, no trochę, no dobra, no ale powiedz mi, co to ma do rzeczy? Jaki to ma wpływ na celność twojej broni? Tu jest odbicie Lennona. Boro, nie będę z tobą gadał. Ja tu próbuję zmienić świadomość ludzi, proszę ciebie. No tak, no jest tak, jest twarz Lennona, tak, jest twarz Lennona. No dobra, no kurna, no tak się panie tu powycierało, ale to ci się tutaj nic nie stanie. Nie wiem, no okej. Okay. Rozłóżmy jeszcze sobie na chwilkę zamek. Wyjmiemy sobie oczywiście zawleczkę. Wyjmiemy sobie iglicę. O Jezu, ale ktoś to zaklajstrował, panie kochany. O, tak, wyjmiemy i zobaczcie, też wam pokażę. O, no tu nie ma oczywiście tych takich o-ringów, no bo są niepotrzebne, no bo to nie działa. A, czyli nie możemy zamienić. Nie, mógłbyś włożyć tutaj zamek z tymi o-ringami. Tak, są karabiny, z tego co pamiętam, o i sprężynka, o zobaczcie, o właśnie też jeszcze jest sprężynka, tak? Czyli ona pracuje, bo pokaż, że pojęcie. Ona tu, ją, to o tu, i wkładasz to do środka i ona dlatego tam odbija. Natomiast mógłbyś włożyć ten zamek z tymi o-ringami, tylko że mówię, one są niepotrzebne. Czyli to jest mil specowe. Tak, wiesz, ja bym sobie od swojego paka mógł włożyć tutaj zamienić. Wiesz, to myślę, że tak. Ja myślę, że można by, że moglibyśmy spróbować, tym bardziej, no bo powiedzmy większe tarcie by było, tak? Wewnątrz tego zamka, wewnątrz suwadła. Byłoby większe tarcie, no bo te o-ringi mają za zadanie uszczelnić tutaj, tak? Tą powierzchnię. Ale widziałem chyba w Emtanie, gdzie normalnie wzięto zamek po prostu zwykły od Aera, jakby upitolono tą rurkę, gazrurkę, tak? I to działało, nie? Także... No tu po prostu to uproszczono proces produkcji tego. Także spoko, dla mnie okej. Okay. Natomiast ja pozwólcie, że ja to trochę przetrę. Nie mamy szmatki, więc po prostu trochę chusteczką przetrę, bo dla mnie to jest po prostu za dużo tego smaru tutaj. Tu powinien być taki jenofilm, tak, który tu będzie na tych elementach, nie? A to też jeszcze sprawi, że kiedy wyczyścimy te elementy, bo ten karabin tam powiedzmy był tam trochę postrzelany, kiedy wyczyścimy, to potem zrobimy jeszcze taki test białej rękawiczki. Tak, oczywiście, panie kochany. O, widzisz, i tego, i ja sobie to tutaj troszkę tu z zewnątrz przetrę. Mówię, zostawię taki delikatniusi film z tego smaru. Natomiast to nie musi być upierdzielone w tym smarze. To może być takie naprawdę delikatnie, żeby nam tylko tutaj jaka ruda nie weszła, nie? Dobra, o, tutaj tak będzie. Nie, musisz mocniej tutaj. A, mocniej wcisnąć. A, no tak, sorry. Zadziała. O, i już.
I mamy wszystko, panie, zrobione, złożone. No, także tak, słuchajcie, to wygląda wewnątrz. Bardzo fajnie, fajnymi powłokami pokryte, bardzo fajnie to jest poskładane. Naprawdę to jest bardzo przemyślana broń. Tak, tak jest, nie? I pamiętajcie, kręgi w zbożu nie mają znaczenia dla naszego bezpieczeństwa i pracy. Chyba że rzeczywiście to jest przeorane jakoś, Bóg wie jak, no to wtedy może rzeczywiście tam się, powiedzmy, udać do pana rusznikarza. A co taki masz ten... O Jezu, znowu byłem na weź tym... Spokój, protek- no weź, no. O, nie, no weź, ten nie gra. Nie, no ale no, wiesz co, no to błocko, no, które tam było, no co ci powiem, no i tak już zostało. No, znaczy, no tak nie, to się nie chcesz sztabać. Zaraz się potarzamy, ponieważ przygotowaliśmy sobie zasłonę, strzelimy sobie za niej tam, powiedzmy, po kilka razy do trzech tarcz i też strzelę przez te najdolniejsze otwory, kładąc się na prawym boku, żeby wam pokazać, jak właśnie dzięki temu gazowemu systemowi niewydmuchiwane są gazy właśnie do komory i z komory nie wydobywa się wiatr, który podbija pył, który by nam w oczy mógł porazić. No, no chciałeś, żebym się tarzał, no to będzie dzisiaj tarzane, no. Ale dobrze. No i się połóż teraz. No dobra, no już. Ale to tylko na twoje życzenie. Czekaj, dobra. O, i teraz strzel, poczekaj, raz strzel. No. Tak, no. Dobra, uwaga. Opij, czekaj. I teraz. No. Drugi raz, no. Dobra. O, i z tej dziurki wyleciały gazy. Dobra, strzelę trzeci. O, rzecz w mordkę, panie. Oj. No powiem ci tak. Chodź, podejdź tutaj bliżej, zabezpieczony jest, uważaj na lufę. Zobacz, patrz, ile tu jest piochu. No i wiesz, z czego to wynika? Wiecie, z czego to wynika? Z kompensatora, który mocno rozprasza te gazy na boki, które waliły tam po prostu. Tam jest jakaś, jest tam wyrwa. Jest, zobacz. Ja pierdzielę. No powiem ci, że no okej, okay, nie? Stąd nie wydobywały się gazy, natomiast z kompensatora, szczerze powiem, no na maksa, nie? Musicie o tym pamiętać, ponieważ kiedy na przykład będziecie strzelać na strzelnicy, nie? Tu strzelacie, obok stoi kolega, oberwie tymi gazami. Tak. Przechodząc blisko ścian gdzieś, tak? Strzelając, odczujecie po prostu te gazy. Kompensatory mają swoje plusy, tak? Ta broń pracuje bardzo stabilnie, bardzo płynnie dzięki temu tłokowi. No natomiast, no... Gazy, panie, będą mi już. No i tyle. No to jeszcze dalej strzelimy. Słuchajcie, wpadliśmy jeszcze na chwilkę na zakrytą strzelnicę RP Arms w Aleksandrowie Łódzkim, którą serdecznie pozdrawiam, ponieważ sklep i strzelnica jest sponsorem Kwiatka. Dziękuję serdecznie. To tutaj sprawdzimy, czy ten karabin zadziała na konwersji 22 Long Rifle Bravo. Czyli to, czym handluje, z tego co pamiętam, Buos. Tak się zastanawialiśmy, no bo tutaj ten mechanizm tłokowy jest, tak? Czy ona się w ogóle tam zmieści, także zobaczymy. Wiecie dobrze, że ja tą konwersję bardzo lubię, ponieważ bardzo szybko można przerobić właśnie broń na amunicję 22 Long Rifle. Oczywiście wiem, że pojawiło się tam troszkę takich informacji, że A22 to brudzi bardzo. Tak, oczywiście, ale pamiętajcie, że mamy do czynienia z bronią, którą oczywiście możemy tam sobie wyczyścić. O, dobra, właśnie. I no pewnie się pobrudzi, no to sobie mówię, to sobie wyczyścicie, tak? Dobra, wykładamy zamek, tak? I wkładamy, uwaga, konwersję. Zobaczymy, czy w ogóle nam tutaj wejdzie. No, słuchajcie, weszło, nie? Wszystko jest, okej. Okay. Tak, zamykamy. Oczywiście rączka pracuje o wiele takim krótszym skoku, ale okej, okay. No i zobaczymy, powinno chyba zadziałać. No dobrze. Dobra, poczekaj. No to
Okej. Weszło. Mamy przeładowane, możemy zabezpieczyć. No i co, lecimy, nie? Ty działa. Działa. No bo się zastanawialiśmy właśnie, czy jak jest tło. Nie. Zatrzymał się zamek w tym położeniu. Oczywiście teraz możemy oddać. Nie, nie oddamy suchego strzału. Musimy sprawdzić. O, i teraz dopiero. No i co? A po co ja kupowałem zbijaki? O Jezus, dobra. Wygrałeś. Ale to jest moja konwersja, więc mogę na niej pstrykać. Jeszcze sobie tylko podejdziemy do tarczy. W ogóle jesteśmy tutaj na tak zwanej piętnastce. To jest najkrótsza oś, ale taka kameralna, fajna. No i proszę bardzo, wszystko mamy w celu. I już. No, to działa. Możemy ten cały tłok po prostu wyjąć, nie? Zobaczcie, łapię tutaj. Odciągam. I... Patrz, panie. I... No za nas wyjdzie, no o, widzisz, o, i już. I teraz to prawdopodobnie tutaj, tak sobie myślę, że obkręcając to jakoś, no zaraz, no oczywiście, że się upaprzę. No ale mamy już do tego dostęp, tak? Możemy to wyczyścić, przesmarować sobie. Chociaż ja osobiście uważam, że tłukowa broń, tak naprawdę to nam się wszystko tutaj, no mówię, przedmucha, nie? Także no, bym nie przesadzał z tym czyszczeniem. Ale to mamy tu dostęp. Jest, tu jest czysta, tu się no świeci. Tak, no tu się świeci, no panie. Czekaj, patrz, jeszcze spróbuję może to wykręcić, czy to jest tu zakołkowane. Ty, no błagam cię, zobacz. Ty, poczekaj, no tak, poczekaj, o. Nie, nie, to nie jest nawet wkręcone, zobacz. No czyli to by można też, no mega to jest, no zobacz, no to tam sobie nadmuchasz. Patrz, zobacz, nawet wyjmiesz to, tak? I możesz sobie tutaj szpadkę. Tak, możesz sobie przeczyścić, tak? Tłoczek, o, widzisz? A zobacz, poczekaj, zaraz ci pokażę. No dobra, już biorę narzędzie, już, tak. No właśnie. Tu mamy o-ringi, widzisz? A, czekaj, czekaj, bo o, jest ostrość, jest, jest dobra. Mamy o-ringi. Trzy? Nie, nie, chyba dwa. No ja nie widzę, ja patrzę przez kamerę. Poczekaj, no dwa. A nie, poczekaj, trzy. Trzy, no trzy o-ringi, no tak jak wejrzę, no tylko, że oczywiście mniejsze, tak? Ale są o-ringi. Jest, czyli tutaj panie. Jest uszczelnione. Jest, no. Czyli mamy tłok, tak? No który... powiem ci, że jest to takie fajne. No, zajebiste. Kurna, no nie, jest po prostu mega zrobione. Mega. Tak jeszcze patrzę, że to by można jeszcze było tutaj zdjąć. Prawdopodobnie... No, no dobra, poczekaj, przytrzymam. To jakoś byśmy obkręcili. Nie, już wiem, tak, tak. To poczekaj, otwórz trochę kamerkę. O, zobacz, tak. I panie, to jakoś... W którymś momencie pewnie to nam by zeszło. To, o, no już schodzi, widzisz? No tak, no trzeba to ustawić dobrze i zejdzie. Także możemy tą sprężynę, wszystko możemy tutaj rozłożyć na czynniki pierwsze. Petarda. Pamiętajcie tylko, że składając, żeby tym takim wycięciem było tutaj na dół, nie? O, już, widziałeś? O, tym wycięciem musi to być. Nachodzić na to. Wkładamy blok gazowy, który tym razem ustawimy sobie na jedyneczkę. O, poczekaj, na jedyneczkę. Tak, do góry. O, zamontujemy łoże i strzelimy i zobaczymy, jak się będzie karabin zachowywał. Kurna. Z każdym kolejnym, proszę ciebie, wiesz, rozłożeniem karabin bardziej mnie zaskakuje. Oczywiście. Ale zwróć uwagę, są konstrukcje. Mega pozytywnie. Które no. Są radosne. No są, nie, naprawdę, jest radocha. Jest kurna. Panie Jarosławie, ja bym się do pana na knedliki wprosił, byśmy pogadali o tej knedliki roli. Knedliki nie. Nie? Zupę mu gotuj. Tak. Kuracinkę z łapkami. O, jeszcze tutaj wam pokażę, o zobaczcie, to jest właśnie ta półoś, która właśnie, to jest, teraz jest zamknięta, tak? Czyli ta grubsza część weszła w to wyżłobienie. Ja wam wtedy tam próbowałem to pokazać, mogło tam w świetle to źle wyglądać. Natomiast o, zobaczcie teraz, kiedy wcisnę tutaj ten guziczek. O, widzicie? Teraz ładnie. O, ciach. No i teraz oczywiście łoże możemy zdjąć. Natomiast ta tuleja wchodzi po prostu tutaj. Można powiedzieć, że banalnie proste, tak? A jednocześnie jest mega skuteczne. Jest po prostu... Panie, zamykasz i masz karabin gotowy do dalszej akcji. Mega. Słuchajcie, patrzymy teraz, że strzelaliśmy na... Broń jest oczywiście, mówmy się, bo tak zaglądam trochę tutaj do lufy, to może jeszcze wycofam zamek. Tak, wszystko jest puściutko.
Strzelaliśmy na dziurce tej pośredniej, nie na jedynce, nie na trójce, tylko na dwójce. Przestawimy teraz na jedynkę, wiesz, i zobaczymy, i strzelimy sobie też z postawy leżącej na tym prawym boku. Zobaczymy, może trochę mniej tych gazów będzie, nie? Czy się mylę? Myślę, że nie, nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia. Ale dobra, to przestawimy na jedynkę, bo jestem ciekaw, czy na przykład broń będzie pracowała może płynniej, może jeszcze płynniej, coś takiego, nie? I teraz ile to się robi? No otwierasz, tak? No otwieram. O cholera, poczekaj, to gorące. Kurna. Tu jestem. Jest mega. O wiele mniejszy odrzut. Tak? Kurna, naprawdę. Tam troszkę był, wiesz, no czułeś, tak, że wiesz, że strzelasz, przełożymy na tą największą, zobaczymy jak. To może nie kręć, żebyś nie zepsuł tego. Nie. No. Czekaj, zamek w tylnym położeniu, dobra. I teraz ustawimy, tylko muszę uważać, żeby się nie oparzyć. O, czekaj. Na trójkę, tak? Nie, to są dwie. Ja nie steruję. Tu jest, o, tu jest trójeczka, dobra. I to, że to łoże tutaj, to przytrzymuje. Ile ci to zajęło? 10 sekund? Mniej więcej. Przestawienie bloku gazowego. Mamy teraz największą dziurkę. Sprawdzimy, czy jest różnica. No, oczywiście więcej gazów będzie teraz dostawało się na tłok. Więc myślę, że siłą rzeczy po prostu jakoś tam odczujemy to. No nie, sami widzieliście też, że nie zatrzymał się zamek na zatrzasku. O wiele bardziej odczuwalny odrzut, odczuwalny. Teraz nie widzę tej. Tu mamy jednego misa tylko, tu mamy, jest jeden misior, tu jest łapany, cholera, po jednym misie z każdego zrobiłem, no ale generalnie w środku masy jest, nie, oberwał, no jest dobrze. No, to jest karabin do strzelania na krótkim i średnim dystansie, bardzo fajnie i najmniejsza dziurka. Jest wtedy kulturka pracy po prostu taka, że ła. Dzisiaj wywaliliśmy z tego, tak, dziękuję, to jest białe rękawiczki. Wywaliliśmy z tego karabinu, no będzie gdzieś setka, nie? No na pewno będzie setka, no bo ja wywaliłem gdzieś no, tak. 40. Ty, no błagam, no to nie, to będzie więcej. No będzie ze 150, tak? Już go otworzyłem, żeby wam pokazać, no właśnie zobaczcie jak wygląda zamek, nie? I to jest właśnie zaleta. Tak. Ja teraz jeszcze spróbuję przejechać tutaj, no zobaczcie. No jest trochę, tu się pozbierało. Zobaczmy jeszcze tu, po tej stronie. No tak, ale te konwencjonalne są okopcone, no. No panie, no. Najbardziej okopcony będzie tutaj ten element, czyli zamek. Chociaż też nie ma jakiejś tragedii. Tak? No słuchajcie, no byście wywalili 150, no jest smoły trochę, no bo tutaj mówię, no jakieś tam resztki nagaru nam wyjdą, no. No jest trochę, ale no generalnie wszystko tak naprawdę zostało tutaj w tym miejscu, nie? Tutaj się ten gaz po prostu nadmiar ulotnił, reszta napędziła tłok. Także to jest po prostu mega, mega zaleta takiej broni, że po prostu nie musicie jej tak często czyścić. Oczywiście tu jest zasmolone. No tak, no to wiesz, no to wystarczy zdjąć to łoże i się przetrzeć, tak? Jakąś tam szmatką nasączoną w smarze czy czymś. No także to jest, to już wam wielokrotnie pokazywałem, żeśmy robili kiedyś takie nawet porównanie zwykłego aera, no, z którego po prostu smołę się zgarniało, tak? No to są, wiecie, no zobaczcie, no to są jakieś takie, o, no trochę jakieś takie maźnięcia.
Nie ma tutaj po prostu takiej smoły, która zostaje w aerach z bezpośrednim tłoczeniem gazów do komory zamkowej. Na koniec wnioski, co Kwiatek o nim sądzi. Dla mnie petarda. Blok gazowy, który można regulować, on się zakleszcza tutaj w tym wyżłobieniu. Zdejmowane szybko łoże, zajmie nam to dosłownie kilka sekund. Świetny jest ten mechanizm tłokowy, można go rozłożyć, wyczyścić, super. Ekstra pokryty zamek, bardzo uproszczone wewnętrzne konstrukcje, moim zdaniem super. Ja tu wróżę naprawdę sukces w firmie i sukces w Polsce tego karabinu. Mamy doskonałą lufę grubościenną z gwintem 1:8. To są naprawdę atuty nie do przecenienia. Minusy tej broni, to troszeczkę powinien lepiej pracować spust i na to zwrócicie uwagę. Można to oczywiście załatwić samemu, no ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Natomiast ten spust mógłby troszkę lepiej pracować, mniej tak, wiecie, chropowato tam troszeczkę ciągnąć. Okej. Natomiast reszta, powiedzmy, jakichś tam minusów, to są drobiazgi. No na przykład ten kompensator. Robi robotę, ale pamiętajcie, że przy ścianach na ziemi odczujecie po prostu mocny podmuch. Ale tak, to jest naprawdę świetnie złożona konstrukcja, w całości wykonana na Słowacji, czyli w Europie, poskładana i wiecie, z buziaczkiem od pana Jarosława Kuraciny. Także za 9900 zł macie naprawdę świetnego tłokowca, który nie ustępuje pola takim konstrukcjom jak HK416 czy HNL, które to były takie dwie konstrukcje, które tam walczyły ze sobą o kontrakty wojskowe. A macie karabin, który jest tańszy o 3-4 tysiące zł. Szczerze polecam, naprawdę dzisiaj bawiłem się na strzelnicy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, mówię, do zobaczenia w kolejnym odcinku Strzelnicy TV. Cześć!